pewne rzeczy muszą się zgadzać, ale reszta to tak naprawdę. Powstanie Warszawy. Czy ja dobrze zrozumiałem, że to jest, w sumie to się sprowadza do tego, że wrażliwość jest ważniejsza od faktów? Hmm. Nie, nie jest ważniejsza od faktów, ale wydaje mi się, że znaczy jest najważniejsza w przypadku kina, tak? Że, no wiadomo, że ktoś, że osoba, która gdzieś tam fałszuje historię, no strzela sobie samobuja. Przykład z innej bajki, no ale wszyscy pamiętamy wstającego Roosevelta w filmie Pearl Harbor, tak? No to jest taki bardzo z wózka jest prawie przykład, ale generalnie o takie rzeczy chodzi, natomiast wydaje mi się, że jeśli się zadba... No jak wiadomo, Roosevelt był przykuty do wózka i nie mógł... No myślę, że nie wstał i nie wygłosił pomiennej mowy w obliczu, której Amerykanie zemścili się za Pearl Harbor. No, wstał metaforycznie. No metaforycznie pewnie wstał. To jest takie słynne przemówienie, natomiast wydaje mi się, że jest sfera faktu, natomiast to nie jest najważniejsze. Ale jest jeszcze coś takiego, zobaczcie, Robert Gliński wyreżyserował Kamienie na szaniec. Mm-hmm. I to jest z kolei film, ekranizacja znanej książki, właśnie lektury przez wiele lat dla mojego pokolenia, to była lektura podstawowa. Podawane, ale tak, że były twarde i jej nie urosły. Więc ja piekłam też pierwszy raz i też były właśnie takie bardzo twarde. Zastanawiałam dlaczego. Sprawdzałam dwa razy przepis. Mówię, nie ma żadnego środka skurpiającego. I drugim razem upiekłam, dodałam chrubatą łyżeczkę soku. I ciastka były pyszne, urosły i były kruche. Więc mi się wydaje, że chyba jednak ten środek skurpniający jest potrzebny do tych ciastek. Dziękuję pani za tę propozycję. Oczywiście to już zależy od nas. Jeżeli chcemy mieć naprawdę takie zdrowe, można by powiedzieć, ciasteczka, to nie dodajemy żadnych środków spulchniających. Musimy je wtedy sobie wysiłku włożyć w to, żeby schrupać takie ciasteczko. Ale można sobie oczywiście... Ale w większości do wszystkiego się dodaje. Do wszystkich przeważnie tych ciastek, a jednak ten środek spulchniający, to one są zupełnie inne. Bo ja też musiałam, normalnie w ustach trzeba było trzymać przez jakiś czas, żeby one naciągnęły wilgoci po prostu, żeby je można było pogryźć, zjeść, bo były twarde. Dziękujemy serdecznie. A po tej to były naprawdę takie, jak powinny być. Mogę pani więc może któreś tam pani, która może spróbuje w ten sposób, może się przyda i może jej się to właśnie spodoba. A kto nam tę poradę podpowiedział? Józefa. Dziękuję pani Józefo. Życzę miłego dnia z Panem Bogiem. Prosimy bardzo. Porady kulinarne w Radiu Maryja. Prosimy. Niech będzie chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze witam. Mówi Danuta z Warszawy. Witam pani Danuta. Chciałam podać przepis na ciastka z daktylami z płatków owsianych. I to jest 125 gram masła. Ja biorę masło, po prostu masło 82%. 25 deko płatków owsianych. Wajda jest pewnego rodzaju chyba jednak filmowym autorytetem, jeśli chodzi o polski historyczny klasyczny. 25 deko daktyli. Że to klasyczny film, który robił wcześniej, opowiadający o przyszłości. To nie jest do końca to. Dwa całe jajka. Że jego filmy używał określenia, wydaje mi się, klapa. Okazały się klapą. I że i za to tak. 10 dekogramów cukru. Które miał na myśli, że się okazały klapą. Tak, mamy nie cukier. Wiem, jeden cukier waniliowy też, albo łyżeczka ekstraktu. Co kto woli. No tak, myślę, i łyżeczkę proszku do pieczenia. No myślę, że to był taki moment bez ludzi tak naprawdę, jeśli chodzi o Wajdę jako reżysera. Najlepiej to robić w jakimś naczyniu metalowym albo aluminiowym, albo emaliowanym, dlatego że masło trzeba rozgrzać, rozpuścić po prostu. No i właśnie dlatego było wydaje mi się, że ja absolutnie doceniam jakby... Dobrze, to jak wykonujemy ciasteczkę?
Mamy tu żadnej mąki, prawda? Zamiast mąki są płatki. Tylko płatki owsiane i najlepsze. Nie chciałabym robić reklamy, ale płatki owsiane górskie płatki. Najlepsze są melwitu, bo one są bardzo grube. Pani Danuto, powtórzymy jeszcze raz składniki. Ja powtórzę, proszę sprawdzić, czy dobrze zanotowałam wszystko, tak? 125 g masła, 25 deko płatków owsianych, najlepsze grube, górskie, 25 deko daktyli, 2 całe jajka, 10 deko cukru, 1 cukier waniliowy i 1 łyżeczka proszku do pieczenia. To są składniki potrzebne do wykonania ciasteczek. No, wykonanie, tak jak pani mówiła, właściwie bardzo proste. Rozpuszczamy masełko. Masło rozpuszczamy i wszystko razem mieszamy. Tak, tyle ważne, aby kilka razy wypłukać, tak? I pokroić. Tak, bo one wiadomo są... Tak, tak. Są w cieniutkie paseczki. Następnie to wszystkie składniki ze sobą łączymy. Jajka całe. Bez ubijania, bez zmiany. Po prostu dodajemy. Łyżką mieszamy, także mówię, wykonanie jest bardzo proste, a naprawdę ciasteczka są bardzo zdrowe i smaczne. Dziękuję serdecznie. Jeżeli mogłabym, to mogę podać jeszcze przepis na śledzie. Tak. Teraz w karnawale świętnie śledzie i jajka. To już tak szybciutko, dobrze, bo już pół kilograma szybciutko, to nie znaczy, że i tak nie możemy, bo musimy zdążyć zanotować, ale już piszę. Pół kilograma śledzi. Tak, Matiasu. Aha, czyli takich filecików, tak? Dwie średnie cebule, takie raczej troszkę większe. Tak. 5 łyżek oleju. Artystyczna zimowa wartość. 10 deko śliwek suszonych. Tak. I 2 łyżki musztardy francuskiej, ona nazywa się francuska, jest taka gruba, cała gorczyca jest. Taka Dijon, prawda? Tak, tak, tak. No Dijon to jest ostra po prostu. Więc śledzie moczymy, najlepiej na noc. No to jest film, który żyje dzięki ostatniej scenie, tak naprawdę. Tak, jest zrobiony, przyznaj, bo to jest... Tak. I później kryjemy tak centymetr do pół, właśnie półtora centymetra w takie paski. Jeśli się ma coś takiego... Wiadomo, no trzeba odcedzić te śledzie, żeby nie były mokre, prawda? Tak, to jest oczywiste chyba, myślę. I teraz 5 łyżek oleju rozgrzewamy na patelni, raczej mniejszej, bo na dłużej to się rozejdzie po patelni bardzo, na takiej mniejszej patelni. 5 łyżek oleju i do tego kroimy tą cebulę w takie piórka. I naszego różnego podejścia, bo mam wrażenie, i na tym oleju podsmażamy tą cebulę tak, żeby tylko się szklista zrobiła. I z kolei musimy to też brać pod uwagę, bo wy reprezentujecie z kolei całe... Tak. Pokolenie
I do tego śliwki no, też muszą być 2-3 razy wypłukane w wodzie i też pokrojone takie no, do pół centymetra. Jeśli to widzicielami kina, takie paseczki. Oczekują, że to będzie po prostu bardzo dobry film. Tak. Ja się pamiętam, i też tak, mieszamy, wkładamy te śliwki do cebuli, wkładamy tą musztardę i to wszystko razem mieszamy i przekładamy tym śledziem. Marynarzy niemieckiej łodzi podwodnej uciekającej przed aliantami. I to wszystko, tak? I to wszystko. Tym takim ciepłym? Od razu czy wystudza? Nie może być wystudzone. A więc przekładamy śledzie wystudzoną, no nie wiem, masą, sosem, który przygotowaliśmy. Dziękuję pięknie pani Danuto, życzę miłego dnia dzisiaj, no i takiego radosnego jeszcze trwania w radości Bożego Narodzenia. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, a więc dzisiaj pani Danuta zaproponowała nam z Warszawy ciasteczka z daktyli i śledzie, makowiec z jabłkami pani Jadwiga. I ja Państwu przypomniałam przepis na muffinki wytrawne. Ten przepis podawała nam pani Luzyna z Krakowa. Wszystkim Panią serdecznie dziękuję za współtworzenie tej audycji. Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję i życzę pomyślnych eksperymentów kulinarnych. Mam nadzieję, że zawsze coś dla każdego się dobrego znajdzie i że w jakiś sposób pamiętajmy to, co zawsze mówią wytrawni mistrzowie kuchni, że tak naprawdę w kuchni to najważniejsza jest nasza inwencja, nasza fantazja. To, co z czym połączymy, jak doprawimy, to tylko zależy od naszych smaków, takich gustów smakowych. A więc życzę wszystkim Państwu udanych eksperymentów. Dziękuję dzisiaj już za uwagę. Wysłuchaliśmy porad kulinarnych. Naszym gościem jest prezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier pan Jarosław Kaczyński. Witam serdecznie panie premierze, szczęść Boże. Panie premierze, o co toczy się dzisiaj spór w Polsce i jakie są strony tego sporu? Spór w Polsce toczy się, można powiedzieć, o dwie sprawy. Sprawa pierwsza, która troszkę umyka władze
opinii publicznej, a także komentatorów, to jest spór o to, czy Polska ma być państwem demokratycznym czy korporacyjnym. Bo spór o Trybunał Konstytucyjny to jest w wielkiej mierze właśnie spór o to, czy w Polsce mechanizmy demokratyczne, więc te związane z wyborami, są rozstrzygające dla kształtu życia publicznego, czy też to jest jeden z istotnych, ale no nie najważniejszy, nie decydujący mechanizm, bo władza jest w gruncie rzeczy w ręku korporacji, które tworzą aparat państwowy. Aparat państwowy nie jest czymś uzależnionym od mechanizmu demokratycznego, podporządkowanym mechanizmowi demokratycznemu, tylko ma bardzo daleko idący zakres autonomii, który rolę mechanizmu demokratycznego zasadniczo ogranicza. No, taką koncepcję państwa swego czasu sformułował w przemówieniu w Sejmie, mówiąc o aferze Ambergold Donald Tusk. No, to można powiedzieć tak najwprost zostało wyłożone. I to jest taka głęboka istota sporo, o której się w gruncie rzeczy właśnie w tej chwili nie mówi. No, jeżeli chodzi o sprawy bliższe, że tak powiem, to chodzi o to, czy będą mogły być realizowane te wszystkie przedsięwzięcia, które się składają na dobrą zmianę, o której mówimy, czy też nie będą mogły być realizowane. Bo ja jestem głęboko przekonany, że Trybunał po tym zamachu z czerwca 2015 roku, czyli jeszcze ciągle bieżącego roku, to miał być tym punktem, tym swego rodzaju bastionem, o którym rozbijały się wszelkiego rodzaju nasze próby zmian. I to mówię nie tylko o zmianach na przykład w wymiarze sprawiedliwości czy w mediach, ale także takie zmiany jak 500 zł, bo tutaj bez cudu średniej klasy prawnej mógłby sobie wymyślić, w jaki sposób Trybunał mógłby uniemożliwić tą zmianę. Przez odpowiednie orzeczenie, jeszcze do tego przedstawiając się jako ten, który chce dać jeszcze więcej. Tylko, że to więcej już jest niemożliwe, nierealizowane. Krótko mówiąc, no tutaj są te dwie sprawy. Jedna to zablokowanie tej dobrej zmiany, zablokowanie zmiany, która ma nadać naszemu życiu społecznemu inny, dużo bardziej sprawiedliwy, uczciwy, jednocześnie efektywny kształt, a z drugiej strony to jest spór o to, jak ma wyglądać polskie państwo, czy w Polsce demokracja ma być rzeczywiście czymś realnym, decydującym o kształcie naszego życia, czy też ma być tylko jednym z mechanizmów tego życia kształtowania i to wcale nie mechanizmem najważniejszym. A czy mamy do czynienia dzisiaj, panie premierze, z takim medialnym zamachem stanu przeciwko wybranym władzom Rzeczypospolitej? Czy to przypomina na przykład pana zdaniem wiek XVIII, gdzie ten trybunał, o którym pan mówi, miałby pełnić taką klasyczną rolę liberum veto wobec wszelkich poczynań władzy? Premier Jan Olszewski mówi, wątpię, że ten spór zostanie w Polsce wyciszony, bo jest środowisko, które traci przywileje. To tak, bo ta naprawa, o której mówimy, ta dobra zmiana, to jest między innymi pozbawienie pewnych środowisk przywilejów, no doprowadzenie do tego, że w Polsce równość obywatelska stałaby się czymś dużo bardziej realnym niż w tej chwili, bo ona w tej chwili jest zapisem konstytucyjnym w gruncie rzeczy martwią. Proszę pamiętać, że oczywiście można tutaj odwoływać się także do liberum veto, no ale przypomnijmy sobie także inne aspekty sprawy. No, Trybunał Konstytucyjny nie wykonuje w gruncie rzeczy swoich obowiązków. 200 spraw niezałatwionych, 100 spraw, gdzie było orzeczenie Trybunału, nie zostało wykonane Trybunału w tej sprawie milczy. No, niebywale wręcz wolne tempo pracy Trybunału. Ludzie mający uposażenie na poziomie prezydenta Rzeczypospolitej, no uczciwie mówiąc, bardzo niewiele robiący. To porównanie z Trybunałem Niemieckim, gdzie ta wydajność w przeliczeniu na jednego posła przeszło 12 razy większa, no jest miażdżące. I w związku z tym ta ustawa, dzisiaj przedmiotem sporu, ma po prostu doprowadzić do tego, żeby po pierwsze Trybunał nadrobił zaległości i później nie wdawał się w bieżące polityczne spory, tylko po prostu załatwił sprawę rzeczywiście pilnowo, bo to trzeba, żeby to było pilnowane, tego, żeby w Polsce został
państwo, a także akty normatywne niższego rzędu były zgodne z konstytucją. I ten aspekt naprawy Trybunału i w istocie swego rodzaju umocnienia Trybunału w jego właściwej roli no jest zupełnie niedostrzegany, bo obok tego mamy rzeczywiście ten bunt korporacji. No dzisiaj mamy pismo pierwszego, czy pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego wzywające do tego, żeby zupełnie bezprawnie rozpatrywać sprawę tej nieuchwalonej ustawy. To już jest swego rodzaju rokosz. No tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie nawiązywanie do różnego rodzaju złych tradycji pierwszej Rzeczypospolitej jest jak najbardziej uzasadnione. Przy czym ta władza, która ma być najbardziej zrównoważona, najbardziej zdystansowana, no właśnie się w to angażuje. No i to musi być powstrzymane. Prezes Rzepliński zapowiada na 12 stycznia, że Trybunał zbada zgodność z Konstytucją uchwał Sejmu o wyborze nowych sędziów i jak najszybciej, a więc też poza kolejnością, czyli poza przepisami ustawy znowelizowanej o Trybunale Konstytucyjnym, zbada zgodność z Konstytucją ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i to też w składzie, który sam wybierze i to raczej nie będzie 13 sędziów, co zakłada ustawa. Jak traktować takie wypowiedzi prezesa Trybunału Konstytucyjnego? W gruncie rzeczy wypowiedź, która oznacza właśnie nic innego jak taki rokosz wobec porządku w państwie. Trybunał rzeczywiście porównując, bo tak to można określić, ustawy z konstytucją, podlega konstytucji, ale w sprawach organizacji Trybunału i w sprawach proceduralnych decyduje ustawa i o tym jest bezpośrednio mowa w konstytucji. Ta ustawa to jest taka ustawa wykonawcza wobec konstytucji, jest pewien zespół ustaw, które właśnie tego rodzaju rolę pełnią, są jakby skazane w konstytucji. Ich uchwalenie wynika z konstytucji w sposób taki zupełnie bezpośredni. I tutaj to, że Trybunał podlega takiej ustawie poza jakąkolwiek wątpliwością, a więc ogłoszenie, że się temu nie podlega, no jest po prostu odrzuceniem tej roli, która jest przypisywana Trybunałowi Konstytucyjnemu i sędziom Trybunału Konstytucyjnego. Ja bym osobiście traktował to po prostu jako rezygnację z funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego, bo wie pan, no jeżeli ktoś przychodzi do jakiejś pracy i następnie ogłasza, że reguły tej pracy go nie obowiązują, no to jest równoznaczne z tym, że po prostu z tej pracy rezygnuje. Tak bym to traktował. Ale jak to stwierdzić, panie prezesie? Jest rzeczywiście artykuł 190 Konstytucji, który mówi organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa. Wydaje się z wypowiedzi medialnych także, że ta ustawa prezesa Rzeplińskiego nie obowiązuje. On odwołuje się do innego artykułu o tym, że sędziowie podlegają wyłącznie Konstytucji. Czy państwo polskie ma jakieś możliwości stwierdzenia tego rokoszu i zrobienia czegoś z rokoszanami? A takie możliwości w postaci odpowiedniej ustawy, no na przykład takiej, która by uznała, że tego rodzaju postępowanie i z prezesa i ewentualnie innych sędziów, no oznacza, że zrezygnowali z funkcji, no bo powtarzam, niezależnie od tego, że sędzia orzekając o zgodności z konstytucją ustaw, no musi rzeczywiście podlegać konstytucji, bo inaczej no nie byłby w stanie wykonywać swojej funkcji, to jednak akurat w tej sprawie podlega ustawie. To jest w konstytucji bardzo wyraźnie napisane, więc nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, a wszelkiego rodzaju tam wyśmiewanie, które można znaleźć na łamach różnych gazet, w szczególności gazety wyborczej, w tym także ludzi z tytułami profesorskimi, no opiera się na tym, że oni zakładają, zwykle słusznie, bo nie jest to żaden zarzut, nie wszyscy są prawnikami, że przeciętny czytelnik po prostu nie wie, w jaki sposób interpretuje się prawo i na przykład tego rodzaju argumenty, że coś tam zostało napisane tak wprost, są tutaj rozstrzygające. Zapomina się tutaj o konieczności do wykonywania tak zwanej wykładni systemowej, inni to nazywają systematyczną i wykładni celowościowej. I że dopiero przy przeprowadzeniu wykładni tymi wszystkimi trzema metodami, w szczególności wobec tak ważnego i rozległego aktu jak konstytucja, można zrozumieć dokładny sens poszczególnych przepisów. No więc krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia
zgodzę się z tym określeniem z Rokoszem i ten Rokosz musi być powstrzymany. Zobaczymy, jaka będzie postawa innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jak to będzie wyglądało. No jest oczywiste, że przedsięwzięcia, o których mówi profesor Rzepliński, to są przedsięwzięcia o charakterze prywatnym. No, takie orzeczenie sądu będzie wyrażeniem zdania przez pełną ilość prawników, jakoś tam utytułowanych, ale nie będzie miało żadnego znaczenia prawne. Ale środowiska zagraniczne, prasa zagraniczna, Komisja Europejska, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, tych głosów już było sporo. Nawet Martin Schulz mówił o zamachu stanu. Czy Polacy wobec tego nawału opinii zagranicznych, antypolskich, czy nie ulegną jakiemuś takiemu jakiemuś kompleksowi, który 25 lat był wsączany przez Polaków, że europejskość to coś lepszego niż polskość i jak z zagranicy tak mówią, to coś w tym musi być? Chyba, no na pewno są tacy ludzie, którzy w ten sposób myślą, ale ja wierzę w to, że bardzo, bardzo wielu Polaków myśli inaczej i że ta liczba się zwiększa, że ludzie coraz bardziej rozumieją, że żadna europejskość nas tutaj nie zbawi, że europejskość to w gruncie rzeczy oznacza polskość, bo przecież Europa składa się z różnych i różniących się narodów i one dopiero wspólnie tworzą pewną jakość cywilizacyjną, bo są między nimi pewne podobieństwa, które właśnie można określić jako europejskość, a Polska broniąc demokracji, broniąc właśnie państwa demokratycznego, a nie korporacyjnego, broniąc wolności religii, która jest dzisiaj na Zachodzie Europy bardzo głęboko zagrożona i właściwie nie ma w wielu miejscach, czy broniąc rzeczywistej wolności słowa, bo ta wolność słowa dzisiaj też poprzez poprawność, która już dzisiaj jest egzekwowana przez państwo, poprzez użycie przymusu państwowego, została ograniczona albo wręcz zlikwidowana, że broniąc tego wszystkiego, bronimy właśnie tego, co jest w tradycji europejskiej najlepszego. Najlepsze to my, można powiedzieć, dzisiaj jesteśmy taką ostoją Europy. Tej prawdziwej. Panie premierze, a dlaczego media w Polsce nie oburzają się na słowa antypolskie płynące z mediów na przykład niemieckich, z prominentnych polityków brukselskich, tylko się nimi ekscytują i raczej, mam wrażenie, nagłaśniają w formie poparcia? Proszę ojca, no po pierwsze, no są tu kwestie własnościowe, no pewna część mediów jest po prostu, jeśli chodzi o własność, mediami niemieckimi i to na pewno musi mieć wpływ na ich postawę, natomiast w wypadku innych mediów, no to jest po prostu obrona przywilejów, no obrona takiego systemu, w którym te media mogły funkcjonować, wywierać duży albo bardzo duży wpływ na życie publiczne, a ta dobra zmiana, o którym tutaj mówimy, no ten wpływ bardzo ograniczy, sprowadzi do, jakby można powiedzieć, właściwych wymiarów, no bo pewne niewielkie środowiska, które zresztą, gdyby polska historia pobiegła inaczej, dużo szczęśliwiej, w ogóle by żadnej roli w Polsce nie mogły odegrać, tych rola jest w istocie skutkiem wojny, a później komunizmu, także Polska znalazła się w strefie wpływu, została podporządkowana na Związku Sowieckiemu, no gdyby nie to właśnie podporządkowanie, no to po prostu Polsce byłyby co najwyżej mało ważnym i pewnie niespecjalnie szanowanym marginesem. Czy szybko, panie premierze, zmienią państwo media publiczne? Wiemy już, że ustawa, pierwszy krok jest procedowana w Sejmie i pewnie wkrótce się zakończy, ale też można sobie wyobrazić, że środowiska medialne zawiadomią bratnie jakieś środowiska tu czy tam, po to, żeby wywoływać podobny zamęt jak wokół Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy, proszę ojca, no oczywiście może być organizowany jakiś opór, ale my jesteśmy przekonani, że bardzo wielu pracowników telewizji publicznej i radia publicznego bardzo oczekuje na zmiany. I jesteśmy przekonani, że jesteśmy w stanie je przeprowadzić. No oczywiście w Polsce jest prawo do demonstracji, na przykład nie mamy zamiaru go podważać. To ci, którzy rządzili przedtem, wielokrotnie łamali reguły demokracji, wysyłali APW do
młodego człowieka, który wydawał jakąś stronę internetową, bo prezydencie interweniowali w sprawie książek, nawet praca magisterska obronana na Uniwersytecie Jagiellońskim była przedmiotem interwencji, blokowali możliwości różnym ludziom, także i mnie. Spotkań na dużych salach. Zdarzało się, że ja w sporym mieście nie mogłem wynająć żadnej sali. Na spotkanie ze mną, chociaż byłem przywódcą opozycji, no fatalnie było w parlamencie. Dzisiaj mówi się o jakichś czołganiach w parlamencie. No, ktoś użył takiego określenia Platformy Obywatelskiej Partii Petru. No, to ja bym radził przypomnieć, jak to wyglądało za naszych czasów, o ile, tak powiem, względniejszy i uprzejmniejszy wobec ludzi z opozycji jest marszałek Kuchciński, no, pozwalając im też często na coś, co się zwykle nazywa obstrukcją parlamentarną. Jako w żadnym razie z tego powodu nie krytykuję, uważam, że powinien robić tak, jak robi, ale przecież to jest ogromna różnica. Ja sam wielokrotnie miałem wyłączany mikrofon, byłem jako przywódca w istocie jedynej partii opozycyjnej spędzany z mównicy przez marszałka. No, marszałkowie tacy jak Komorowski byli gotowi tolerować wszystko, łącznie z obrażaniem kobiet. Pamiętam, jak wyszedłem na mównicę, żeby apelować do niego, żeby chociaż na to nie pozwalał. Też w żadnym razie nie zareagował. No, oczywiście już nie mówiąc o tym, co się działo na sali, te wszystkie obrażanie Niewchiołowski w pierwszym rzędzie, właściwie obrażający każdego naszego mówcę, i wszystko było w porządku, więc ja marzę o tym, że któregoś dnia po prostu w jakiejś audycji telewizyjnej się pokaże fragment tych obrad i tych, jaka jest różnica, o ile bardziej demokratyczne, a poza tym kulturalne są nasze rządy w Sejmie w porównaniu z ich rządem. Panie premierze, są głosy, które mówią, że działają państwo za szybko. Gdyby pan zechciał Polakom wytłumaczyć, dlaczego tak szybko, dlaczego taki proces legislacyjny, Trybunał, media, sześciolatki, podatek bankowy, bo może moglibyście wolniej, nie otwierając tyle frontów, zadarć je ze środowiskiem prawniczym, dziennikarskim, bankowym, z zagranicznym kapitałem w postaci hipermarketów, no to są bardzo niebezpieczne fronty. Proszę ojca, no, pewnie gdybyśmy działali wolno, to nam to by zarzucano. My po prostu pewne zmiany chcemy przeprowadzić, żeby stworzyć pewną nową jakość w życiu publicznym i jednocześnie pójść do przodu, bo my też mamy wielkie plany społeczne, wielkie plany gospodarcze i musi być w końcu czas na to, żeby je realizować. A jakkolwiek byśmy te zmiany nie przeprowadzali, bylibyśmy przedmiotem ataku i te fronty byłyby otwarte. No, to jest po prostu kwestia obrony interesów, przywilejów. Sytuacji, w której w Polsce w ciągu tych 8 lat rządów na samym VAT-ie straciliśmy prawdopodobnie dobrze przeszło 100 miliardów złotych. Zresztą mam nadzieję, że to będzie przedmiotem ważnej komisji śledczej, komisji sejmowej. I nikt na to w gruncie rzeczy nie reagował, jeżeli chodzi o władzę. Nie prowadzono żadnej, można powiedzieć, kontrakcji. Chociaż tego rodzaju kontrakcje były przeprowadzone w różnych krajach i wykazywały duży stopień skuteczności. No, krótko mówiąc, mamy tutaj do czynienia sytuacją, w której pewna bardzo niewielka grupa czynników i tutaj wewnętrznych i zewnętrznych, bo też ludzie z zewnątrz i grupy z zewnątrz na tym korzystały, no broni sytuacji dla niej bardzo wygodnej, a bardzo niedobrej dla Polski i Polaków. Panie premierze, niektórzy też mówią, że to nic nie da, 500 zł plus dla poprawy demografii dla polskich rodzin, bo PiS więcej zabierze niż da, na przykład poprzez podatek bankowy, gdy banki sobie odbiją to na klientach, i podatek od hipermarketów, bo obcy kapitał odbije to sobie po prostu na robiących zakupy Polaków. Ojca, konkurencja między bankami i hipermarketami jest tak ostra, że one sobie tego nie mogą odbić. Te podatki nie są duże, więc to jest takie zwykłe straszenie. Wtedy jak się komuś to bardzo dużo zarabia, chce coś zabrać, to zawsze jest 100 różnych argumentów, żeby tego nie robić. Tak samo jak się coś chce dać
społeczeństwu, a w szczególności tej biedniejszej części społeczeństwa, to zawsze jest 100 000 argumentów, żeby tego nie robić. No, my po prostu ten sposób myślenia zdecydowanie odrzucamy. Można opodatkować skądinąd bardzo wysokie zyski i to nie ma nic wspólnego z jakimiś zagrożeniami, powtarzam. Zawsze znajdą się tacy, którzy powiedzą, no i tak nam się opłaca nie podwyższyć ceny, bo będziemy wtedy konkurencyjni wobec innych, czy innych nawet może wyeliminujemy z rynku i to jest normalny, pozytywny mechanizm rynkowy. I powtarzam, na tych rynkach rzeczywiście jest potężna konkurencja. No, gdyby miało dochodzić do tworzenia jakichś zmów, no to oczywiście od tego są odpowiednie organy państwa, żeby na to reagować. Panie premierze, zadam jeszcze pytanie o opozycję. Kto jest dzisiaj największą opozycją Prawa i Sprawiedliwości? Wie pan, ja nie mam zamiaru tutaj ustawiać kolejności, jak to się mówi, na pudle ustawiać naszych przeciwników. No, różni się starają, ale w gruncie rzeczy to jest kwestia po prostu establishmentu. No, to jest establishment. No, dzisiaj wyraźnie stawiając na pana Petru, który występuje w telewizji publicznej 6 godzin, jak już nie pamiętam, jaki to był czas, ale krótki czas, a w tym samym czasie prezydenta Rzeczypospolitej pokazywano przez 14 minut. I to jest taki pokaz tego, o co tutaj w gruncie rzeczy chodzi. Bo Platforma jest tak bardzo obciążona tym, co robiła, że prawdopodobnie te siły w establishmentie, które myślą, analizują sytuację, podejmują różnego rodzaju działania, uważają, że to nie jest już właściwy obrońca ich interesów. Ale oczywiście jak będzie to dalej wyglądało, to zobaczymy, bo ta formacja Petru to jest ciągle taka formacja na cienkim lodzie, ona bardzo łatwo może utrudnić. Panie premierze, przełom roku, więc ostatnie pytanie dotyczące prognozy lidera obozu rządzącego na rok 2016. Sądzę, że co prawda wśród różnego rodzaju oporów będziemy realizować nasz program i że ten program będzie przynosił Polsce efekty i to zarówno w skali ogólnej, jak i dla poszczególnych grup społecznych, bo ja tylko chciałbym ojcu i państwu, którzy nas słuchają, powiedzieć, że ilość pieniędzy, która będzie płynęła na wieś z powodu tego programu 500+, będzie większa niż to, co płynie z dopłat do rolnictwa. Naprawdę sytuacja się poprawi i jeżeli ktoś na przykład uważa, że 4-osobowa biedna rodzina, która będzie dostała 2000 miesięcznie, na tym nie skorzysta, jej możliwości się nie poprawią, no to po prostu kompletnie nie zna życia, ale nawet w znacznie zamożniejszych rodzinach te 500 złotych, nawet tylko przy 2 godzinach na jedno dziecko też nawet ułatwia wynajęcie nauczyciela czy wysłanie na lekcje języka, no na różnego rodzaju rzeczy, które są polityczne. Ja wierzę w to, że Polacy wydadzą te pieniądze racjonalnie, wielu przed dopłatami, jeszcze zanim te dopłaty się pojawiły, uważało, że one nie będą dobrze przez polską wieś wykorzystane i okazało się, że były bardzo dobrze, bardzo racjonalne. Między innymi bardzo podniósł się proces, poziom tak zwanej skolaryzacji, czyli ci najbiedniejsi, którzy przedtem nie mieli na to, żeby ich dzieci chodziły do szkół średnich, te pieniądze zyskali i dzięki temu te dzieci do tych szkół zaczęły chodzić. No, krótko mówiąc, są takich przykładów było więcej. Naprawdę Polacy są w ogromnej większości, bo zawsze jest zróżnicowanie narodem racjonalnym, który wie, co robić z pieniędzmi. I chociaż mogą się zdarzyć jakieś patologie, to generalnie rzecz biorąc, to po prostu poprawi sytuację polskich rodzin i tych średnio zamożnych i tych biedniejszych. To jest łącznie zdecydowana większość, a tam, gdzie jest sfera już takiej zupełnej nędzy, to tą nędzę zmieni w sytuację, która ciągle jeszcze słabą, ale jednak dużo, dużo lepszą. Czyli zapowiada pan... Uważam, że to jest po prostu bardzo dobre posunięcie, które wynika z potrzeby narodowej, tej potrzeby związanej z groźbą depopulacji Polski, ale także po prostu ze zwykłej przyzwoitości. Panie premierze, bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego także na nowy rok. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Szczęść Boże, żeby radio, telewizja, wszystko uczelnie.
uczelnia i wszystko inne, co jest wokół was, rozwijało się. Bardzo dziękuję. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier Jarosław Kaczyński. Bóg zapłać. Dziękuję. Bóg zapłać. Poseł Barbara Bubula, nasz gość. Witam serdecznie, pani poseł. Szczęść Boże. Pani poseł, jak idzie zmiana w mediach publicznych? No w tej chwili trwa przerwa w trakcie posiedzenia Sejmu. Trwają zadawanie pytań w drugim czytaniu naszego projektu i mamy nadzieję, że około godziny 16 po posiedzeniu komisji nastąpi ostateczne głosowanie nad tą małą nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, która umożliwi powołanie zarządów radia i telewizji polskiej przez ministra skarbu. Jest to rozwiązanie tymczasowe do czasu przeprowadzenia dużej zmiany dotyczącej funkcjonowania polskich mediów, które chcemy przekształcić w media narodowe. Ten czas jest potrzebny na zapewnienie notyfikacji nowych przepisów w Komisji Europejskiej, co wymaga prawa europejskiej, i na odpowiednie konsultacje społeczne, żeby tutaj doszło do zmiany, która będzie wprowadzana w sposób spokojny i bez odpowiedniego nacisku politycznego, jaki ma miejsce w tej chwili. Pani poseł, projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, zdaniem obecnego prezesa Telewizji Polskiej Janusza Daszczyńskiego, cofnie media publiczne do czasów rządowej kontroli. Jak by pani odpowiedziała na niepokój pana prezesa? No cóż, mieliśmy do czynienia przez wiele lat z sytuacją, w której mediami publicznymi rządzili ludzie powoływani w koalicji Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Sojusz Lewicy Demokratycznej. I to nie miało wspólnego z dobrym poinformowaniem Polaków o tym, co się dzieje w kraju. Mieliśmy za to tytułę propagandową, która miała służyć temu, aby nigdy nie doszły do władzy w naszym kraju siły konserwatywne, katolickie, prawicowe, i taki plan był bardzo konsekwentnie realizowany. Zohydzano poglądy bardziej tradycyjne, wprowadzano wychowanie nowego człowieka, który zaakceptuje pary homoseksualne z adopcją dzieci, który będzie akceptował zmianę płci, który będzie akceptował puszczanie bluźniejszych filmów na chrześcijan w Wielki Czwartek, który będzie wreszcie pozbawiał nas tożsamości narodowej, na przykład akceptował sprzedaż ziemi, polskiej ziemi cudzoziemcom, czy wprowadzenie waluty euro. Taką wielostopniową i wielopoziomową propagandę i kształtowanie poglądów w duchu lewicowo-liberalnym mieliśmy w polskich mediach publicznych przez wiele, wiele lat i chcemy to wreszcie zmienić. Pani poseł, a jaka będzie rola Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z którą przechodziliśmy przez ostatnie lata mnóstwo bojów? Myślę, że tutaj w szczegóły tych bojów nie trzeba wchodzić, bo słuchacze doskonale je pamiętają. Trzeba zauważyć, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma w konstytucji
uprawnienia, które nie dotyczą mediów publicznych. Ma uprawnienia dotyczące całości rynku medialnego, ma ostatnio też wolności słowa publicznego w radiofonii i telewizji, ale nie ma zapisanej w konstytucji zasady powoływania władz Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Idziemy tym tropem, pozwalając w ten sposób na to, aby ten wygod polityczny, który ma miejsce od czasu wyborów prezydenckich i zwycięstwa naszego prezydenta Andrzeja Dudy, który spadła Telewizja Polska zwłaszcza i stara się za wszelką cenę zapobiec utracie wpływów przez Platformę Obywatelską i wylansować równocześnie Ryszarda Petru jako nowego lidera obozu lewicowo-liberalnego, żeby to obciążenie było zdjęte z dziennikarzy Telewizji Polskiej. Wiemy o tym dobrze, że bardzo wielu szeregowych pracowników Telewizji Polskiej oczekuje na te zmiany, dlatego że zostali oni pozbawieni stałych umów o pracę, są całkowicie uzależnieni od różnego rodzaju układów polityczno-producenckich, które istnieją w telewizji. I tęsknieniem czekają na to, aby powstała zupełnie odnowiona i zgodna z interesem Polski i z Polską Racją Stanu instytucja. Myślę, że również poparcie jest dla takich działań ze strony bardzo dużej części społeczeństwa, które z obrzydzeniem albo wyłączało telewizję, kiedy pojawiały się po raz kolejny głowy propagandowe w telewizji polskiej, albo całkowicie gniewem oglądały kolejne porcje publicystyki informacji propagandowej, która była, toczyła się Nie wiem, czy pani poseł jest na sali sejmowej, bo taki dosyć spory pogłos, jeżeli można by troszeczkę bliżej jeszcze słuchawki telefonicznej. Pani poseł, a proszę powiedzieć, gdy przejdzie ta mała nowelizacja, jak pani powiedziała, co to oznacza dla widza, no takiego Kowalskiego, który będzie patrzył na przykład na wiadomości o godzinie 19.30 na Panoramę, czy na jakiekolwiek inne programy informacyjne, no, które ostatnio dały o sobie znać, jak twierdzą niektórzy, jako no, niezwykle propagandowe. Nic złego nie stanie się, jeśli chodzi o to, że te elementy programu Telewizji Polskiej, które cieszą się dużą popularnością widzów i równocześnie nie mają wydźwięku polityczno-propagandowego. Natomiast zdecydowanie znikną osłabione gwiazdy Telewizji Polskiej, które w pierwszym szeregu walki propagandowej uczestniczyły. Wreszcie zostanie odblokowana możliwość dotarcia do szerokiego grona widzów oglądających Telewizję Polską przez dziennikarzy, którzy do tej pory nie mieli szans się tam pojawić, a są dobrymi fachowcami, są dobrymi na przykład ekspertami, którzy nigdy nie mogli wypowiedzieć się w sprawach ważnych dla kraju, czy to ekonomicznych, czy społecznych. Bo bardzo wąskie było grono tych, którzy mieli dostęp do ekranu Telewizji Polskiej w dotychczasowym układzie. Czy to znaczy, że na przykład po Nowym Roku w którymś momencie już zabraknie małżeństwa Lisów, Piotra Kraśko i innych podobnych dziennikarzy? Myślę, że na zmianę nie trzeba będzie długo czekać. Sądzimy, że ustawa wejdzie w życie wraz z Nowym Rokiem i że decyzje ministra skarbu będą wszystkie, ale chcę uspokoić również, że to jest tylko czas na uspokojenie nastrojów politycznych, natomiast ta duża zmiana, która będzie na nowo definiowała misję telewizji publicznej, czyli w której będzie określone, że telewizja ma łączyć i tworzyć wspólnotę Polaków oraz bronić racji stanu państwa polskiego, zostaną wkrótce zgłoszone w ciągu kilku tygodni do dwóch miesięcy do laski marszałkowskiej i również zostanie zapewnione tej telewizji godziwe finansowanie, które uwolni ją od konieczności ścigania się z telewizjami komercyjnymi, walce o widza przez obniżanie jakości programu. Będzie więcej wartościowych programów, będą filmy dla dzieci, będą seriale historyczne. Będzie wreszcie to, na co od wielu lat widzowie Telewizji Polskiej czekają i zaczynają. A czy ten system właśnie opłat narodowych
jako abonament, on zostanie czymś zastąpiony i jak to będzie się miało do obecnej w mediach publicznych reklamy? Nie chcemy na razie reklamy całkowicie rezygnować, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że nawet dopóki nie zostanie wprowadzony nowy system powszechnej składki audiowizualnej, która będzie dwukrotnie niższa od obecnego abonamentu radio telewizyjnego, nie możemy nazywać zaawansowania finansowego tych mediów. Natomiast chcielibyśmy również, żeby w tym finansowaniu uczestniczyły pośrednio te media, które są mediami komercyjnymi, poprzez skierowanie części ich opłat ze częstotliwości radiowo-telewizyjne na mediów narodowych. Także dyskusja nad tym, czy i w jakim zakresie ograniczyć reklamy, wtedy zostanie zakończona, kiedy się dowiemy, jak duże środki mogą być skierowane zarówno ze składki obywatelskiej na te media, jak i ze środków mediów komercyjnych. I być może wtedy doprowadzimy do częściowego ograniczenia przekazu reklamowego w telewizji polskiej, ale ta dyskusja jest w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy przed nami, bo musi również uzyskać akceptację Komisji Europejskiej, tej, która niestety musi, przez którą musi przejść każda zmiana systemu finansowania mediów w naszym kraju, aby nie doszło do uchylenia tych ustaw jako tych, które zdarzają niedozwoloną pomoc publiczną. Czyli pierwszy krok najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj i od nowego roku mała nowelizacja, a później kolejne kroki w zmianie mediów publicznych na media narodowe. Bardzo dziękuję pani poseł za rozmowę. Ja również dziękuję i serdecznie pozdrawiam, życzę błogosławieństwa. Również dla pani poseł. Szczęść Boże. Pani poseł Barbara Bubula, Prawo i Sprawiedliwość, była naszym gościem, a za chwilę kolejny temat i kolejny gość. Mateusz Morawiecki mówi, nasza gospodarka znajduje się obecnie na zakręcie dziejowym, na paliwie, na którym jechaliśmy przez ostatnie 25 lat. Daleko już nie pojedziemy, trzeba znaleźć nową stację, na której będziemy mogli tankować, czyli nowy model rozwoju dla naszej gospodarki, bo ten model to jest ogromna zależność od kapitału z zagranicy, a wiemy, że kapitał ma narodowość. Naszym gościem jest pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, ekonomista. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże. Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże. Co byłoby tą nową stacją, która pozwalałaby nam tankować paliwo dla gospodarki? Nasze wewnętrzne zasoby, których ciągle posiadamy sporo, to są możliwości kredytowe naszego systemu bankowego, to są zasoby finansowe polskich przedsiębiorców szacowane na 200-300 miliardów złotych. To są wreszcie zasoby w postaci majątku państwowego, który w odpowiedni sposób zorganizowany może być źródłem właśnie finansowania takich dużych inwestycji, które będą rozwijały, będą motorem rozwoju polskiej gospodarki. Tego rodzaju przygotowania, z tego co wiem, do tworzenia takich właśnie zamkniętych funduszy rozwojowych opartych o zasoby spółek Skarbu Państwa są
Ministerstwie Rozwoju tworzone. To zresztą nic nowego. Tego rodzaju motor rozwojowy przewidywaliśmy w programie gospodarczym, który ogłosiliśmy swego czasu w Katowicach, więc pan wicepremier Morawiecki realizuje to, co kiedyś przyjęła Zjednoczona Prawica. Panie pośle, a projekt budżetu, on także już jest w Sejmie procedowany, do 18 stycznia ma się to zakończyć. Tam zawarte są, jak mówi minister finansów, obietnice Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, między innymi sztandarowy program 500+, na który przeznaczono kwotę 17 miliardów złotych. Tak, to prawda. Proszę ojca, tyle tylko, że ten budżet na 2016 rok nie jest budżetem przełomowym w oczywisty sposób. Nie byliśmy w stanie stworzyć zupełnie nowego budżetu, bo musimy go uchwalić stosunkowo szybko. Takie są reguły wynikające z konstytucji, więc ten budżet w zasadzie został przejęty po poprzednikach. On oczywiście został odpowiednio zmodyfikowany po stronie dochodowej i wydatkowej, ale jeszcze takim budżetem przełomu nie jest. Zapisaliśmy tam wzrost gospodarczy na poziomie 3,8% PKB. Ten wzrost jest bardzo prawdopodobny między innymi dlatego, że te środki, które zostaną skierowane do polskich rodzin w postaci tego programu 500+, tak jak słusznie ojciec zauważył, opiewającego na kwotę mniej więcej 17 miliardów złotych, to tak naprawdę stworzą dodatkowy bodziec popytowy, konsumpcyjny, inwestycyjny, bo przecież rodziny, do których te pieniądze trafią, nie będą ich oszczędzały, tylko przeznaczą je zainwestują po prostu w swoje dzieci, więc one znajdą się na rynku i w związku z tym to będzie silny impuls popytowy, a ponieważ wzrost PKB zależy tak z grubsza od trzech czynników właśnie konsumpcji, inwestycji i wreszcie eksportu, to ten czynnik konsumpcyjny dzięki tej ogromnej sumie rzeczywiście powinien być szczególnie silny, więc sądzę, że taki poziom wzrostu osiągniemy. No troszeczkę inaczej my będziemy próbowali już dzielić owoce tego wzrostu, na ile to będzie w 2016 roku możliwe. Tu przypominam o wzroście płacy minimalnej, o wprowadzenie tej płacy godzinowej 12 zł. Oczywiście nie jest przełom, jeżeli chodzi o poziom płac, ale z kolei opodatkowanie banków czy supermarketów troszeczkę poprawi równowagę na tym rynku finansowym, czyli mówiąc inaczej, ci bogaci dołożą się mocniej do polskiego budżetu, a właśnie z tego budżetu chcemy wspierać bardziej zdecydowanie tych słabszych. I tym takim podstawowym instrumentem wsparcia jest ten program 500+. Podatek bankowy jest w zasadzie na ukończeniu. Najprawdopodobniej jutro przyjmie go Senat. W najbliższym czasie podpisze prezydent. Wejdzie od 1 lutego przyszłego roku. Podatek supermarketowy tak zwany jest w konsultacjach społecznych. Tu chcemy, żeby został on dyskutowany z tymi, którzy handlem detalicznym się zajmują. Najpierw mieliśmy tą propozycję zależną od powierzchni, ale teraz zdaje się, że zostanie przyjęta jednak stawka progresywna w zależności od obrotów. Myślę, że bardziej oczywista, że rzeczywiście ci, którzy osiągają milionowe czy mierzone setkami milionów obroty, powinny ten podatek płacić większy. Ci, którzy te obroty mają mniejszy, podatek mniejszy. No w każdym razie sumarycznie z tych dwóch sektorowych podatków w przyszłorocznym budżecie znajdzie się przynajmniej 7 miliardów złotych. No, zaczął się również proces uszczelniania systemu podatkowego, między innymi poprzez zaniechanie stosowania tych cen transferowych czy transakcyjnych, o jakich się bardzo często mówi, w czym rzeczywiście specjalizują się, można powiedzieć, zagraniczne spółki córki tutaj w Polsce istniejące, mimo tego, że podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce nie należy do najwyższych, a właśnie przy pomocy tego rodzaju cen, czyli właśnie zawyżonych cen na zakupy towarów i usług, know-how i tak dalej, transferuje się dochód. No to jest już szacowany przez międzynarodowe firmy na ponad 40 miliardów rocznie.
wyprowadzanych z Polski. Oczywiście w roku 2016 nie uszczelnimy na tyle systemu podatkowego, żeby ten wypływ zupełnie zahamować, ale pierwsze już znaczące kroki zostały poczynione. Między innymi jest komunikat właśnie Ministerstwa Finansów, że wszyscy ci, którzy tego rodzaju ceny stosowali, powinni sami doprowadzić, czyli jakby przyznać się do tego w deklaracjach, modyfikacjach swoich deklaracji podatkowych, wtedy zapłacą za zaległe zobowiązania podatkowe tylko 50% ustawowej stawki od zaległych zobowiązań. To jest taka swoista zachęta. Zobaczymy, jak firmy zagraniczne na to zareagują. Więc wszystko to są posunięcia, no po zaledwie po 4 miesiące, po 4 tygodniach istnienia tego rządu, które rzeczywiście mają skorygować przynajmniej w pierwszym etapie właśnie ten rozdział profitów z tego wzrostu. Do tej pory rzeczywiście raczej było przyzwolenie na to, żeby ci mocniejsi kapitałowo, z reguły właśnie kapitał zagraniczny, bezkarnie te wypracowane w Polsce zyski bez opodatkowania wywozili za granicę. Teraz ten czas powoli się kończy i to także jest jedna z przyczyn tego takiego wielkiego, wielkiego krzyku oskarżania nas o zamach na demokrację, o faszyzm i jeszcze różne groźne rzeczy, a my w sferze realnej dokonujemy takich podstawowych zmian i Polacy już w roku 2016, ci zwykli, powinni tę zmianę bardzo wyraźnie odczuć. O tych właśnie Polaków nam chodzi, ale ci Polacy są straszeni tym, panie pośle, że bogaci, na których nakładają państwo podatek, jak na przykład banki, jak na przykład hipermarkety, płacąc podatek,